Po niezwykle udanym sobotnim koncercie także w niedzielę dziedziniec Nyskiego Muzeum wypełniła muzyka francuska. Tym razem Nyski Dom Kultury i Muzeum przygotowały spotkanie z Aleksandrą Marwer, artystką o wyjątkowym głosie, niesamowitej ekspresji, artystką, która potrafi zahipnotyzować publiczność i przenieść słuchacza do innego świata, pełnego emocji i wzruszeń. No jestem wzruszona, pełna wspaniałych wspomnień w dworze z Nysy, gdzie zasłuchana publiczność, chociaż śpiewałam po francusku, starałam się tłumaczyć teksty francuskie na polski, ale najpiękniejszym wspomnieniem z tego wieczoru jest to, że po koncercie podszedł pan przepiękną francuszczyzną, starą francuszczyzną, podziękował mi za koncert i nie mogę sobie darować, że nie zapytałam, czy jest Francuzem, czy tylko uczył się francuskiego tak jak ja od guwernantki. Ale pamiętam moje pobyty we Francji i na przykład w telewizji w Alpes-Rhône, taka regionalna telewizja w Lyonie, gdzie puszczali mnie na żywo i śmiali się w kółach, bo mówiłam XIX-wiecznym językiem, który właśnie studiowałam. Studiowałam literaturę XIX wieku i mówiłam tak, jakby ktoś dziś mówił Sienkiewiczem albo Norwidem, albo Orzeszkową, więc takim pięknym językiem do mnie mówił dzisiaj ten pan, dziękował mi wzruszony, ze łzami w oczach, ja też jestem wzruszona. Dziękuję bardzo za wspaniałe przyjęcie, dziękuję za serdeczność, za miasto i dziękuję za nadzwyczajną kaczkę w restauracji wietnamskiej. Nigdzie nie jadłam, na tą kaczkę będę chyba tu wracać. Artystka zaśpiewała piosenki ze swojej pierwszej płyty, Stóp paryskich 669, przy akompaniamencie Michała Półturaka na skrzypcach i Jaro Kagańca przy fortepianie. Aleksandra Marwer to piosenkarka, dziennikarka, filolog romański, artystka piwnicy pod Baranami. Koncertowała wraz z Markiem Grechutą i grupą Anawa, a także nagrywała muzykę filmową. C'est une chanson qui nous ressemble. Weekend z muzyką francuską okazał się niezwykle udanym przedsięwzięciem. Dopisała frekwencja, nie zawiedli artyści, a samo miejsce wydaje się być idealnym dla tego typu inicjatyw. Za nami koncert pani Oli Maurer, zupełnie inna odsłona weekendu z piosenką francuską. Wczoraj mieliśmy koncert Jagi Kowalik, wprowadzający nas w bardzo charakterystyczny dla Francji nastrój. Pani Jaga występowała w repertuarze Juliette Greco, dzisiaj zupełnie inna muzyka francuska. Natomiast myślę, że dziedziniec muzeum jak najbardziej sprzyja temu, żeby właśnie organizować takie inicjatywy.